Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy. Żeby nie przedłużać, pokazuję Wam od razu pierwszą rzecz. I pierwszą rzeczą jest bluzka w taką oto graficzną panderkę. Wzór pantery mi się bardzo podoba od dłuższego czasu, natomiast obawiałam się przez dłuższy czas też, że dla kobiety 50-letniej panterka może być dość ryzykowna, ponieważ to jest taki trochę motyw, który kojarzy się przynajmniej z latami 80., tak? Czyli z taką troszeczkę modą retro, Alexis Carrington, Dynastia i tym podobne rzeczy. A przyznacie sami, że słowo retro to nie jest słowo, z którymi kobiety dojrzałe chciały być kojarzone. Natomiast dorwałam w kapalu takie oto cudo z wiskozy, bardzo ładnej, bardzo stabilnej wiskozy, które ma panderkę graficzną. No i pomyślałam sobie, że taka panderka graficzna będzie taką bardziej wariacją na temat panterki niż rzeczywiście motywem pantery, co być może pomoże nam na przykład uniknąć efektu Kelly Bundy. Do czego będę ją nosiła? Na razie myślę, że najlepiej będzie wyglądała do prostych czarnych spodni i do krótkich butków. Zobaczę, jak jeszcze inaczej będę mogła ją ograć. Na pewno nie będę jej nosiła do czarnej okowy spódnicy i szpilek, bo tutaj właśnie wkracza Alexis Carrington, zamierzchłej przeszłości. Ok, drugą rzeczą klasyczny t-shirt w bardzo ładnym, moim zdaniem, kolorze, takiej butelkowej zieleni. Ja już w tamtym roku kupiłam sobie płaszcz właśnie w tym kolorze i bardzo mi się podoba, bardzo mi się dobrze nosi i lubię się w tym kolorze. Klasyczny, wycięty jest tutaj pod szyją. Jest też z kapala 100% bawełna organiczna. Już go nosiłam, nosi się bardzo przyjemnie, pierze się świetnie, a nie trzeba, a nawet nie wolno go prasować. Także myślę, że dobra rzecz, którą zawsze możemy jesienią założyć pod sweter, na przykład pod jakiś tam kardigan, który mamy i cieńszy, i grubszy, i będzie to zawsze dobrze wyglądało, a jednocześnie będzie taką kroplą koloru. I jeszcze jeden t-shirt Wam pokazuję, bo to jest taki t-shirt, którego chyba w naszych szafach najczęściej się pojawia. Biały t-shirt z Top Secret on akurat jest. Ja jeszcze nie zakończyłam poszukiwania takiego idealnego białego t-shirtu, jak myślę, że większość z nas. Natomiast tak, mogę powiedzieć, że jest on bardzo fajny. Zrobiony on jest nie z samej bawełny, bo to jest 50% bawełna, 50% modal. Ja takiego składu jeszcze wcześniej nie miałam. Ja zawsze unikam czegoś, co jest takie nienaturalne. Oprócz 5% elastanu, co się świetnie zawsze sprawdza ubrania z bawełny. Ale na razie, powiem, jest dobrze. Miałam go na wyjeździe, miałam go w podróży. Jest przewiewny, nie gniecie się, pierze się nieźle. Natomiast to jest na razie tylko kilka prań, więc zobaczymy, co będzie za pół roku. Ale pokazuję Wam, zaznaczam Wam, że takie t-shirty bardzo miękkie, bardzo przyjemne, także w Top Secret się pojawiają. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy odzieży, przy ubraniu, przy dodatkach, to pierwszą rzeczą, którą kupiłam sobie na tegoroczną jesień, to są botki. Ja je kupiłam w lipcu, pod koniec jakoś tak lipca chyba. Są to botki kupione w CCC, to jest ta firma Jenny Fairy. Kosztowały one niedrogo, bo one kosztowały w ogóle 120 zł, ale miałam kod jakiś tam promocyjny, więc 20% jeszcze taniej. Dlaczego je kupiłam? Dlatego, że ja potrzebuję botków na przykład do sukienek tego typu, jak mam w tej chwili, albo do spódnic. Natomiast ja mam jeden problem, a mianowicie mam sporą stopę, bo to jest 40, ale mam stopę wąską w kostce i wszystkie botki, które mam, wyglądają na mojej nodze jak kalosze. Natomiast te botki mają tutaj taki ściągacz, który można sobie ściągnąć i dopasować tutaj tą cholewkę i wygląda to całkiem okej. I jeżeli chodzi jeszcze o buty, to mam dwie pary butów. Pierwsze to są mokasyny Tommy Hilfiger, a przywiozłam sobie je z podróży do Stanów Zjednoczonych. Bardzo się cieszę, że je znalazłam, ponieważ ja je szukałam, słuchajcie, chyba 2-3 lata. Znaczy one były, ale one były na Zalando w cenach, które nie były cenami, które byłam gotowa za tego typu buty dać. Ja bardzo lubię takie buty, miękkie, niesamowicie wygodne. Ja je noszę przede wszystkim latem do takiego luźnego z tyłu, czyli tam krótsze spodenki, grantowe na przykład i biała koszula. Ale
też wczesną jesienią. To są buty na cieplejsze dni, prawda? Latem noszę je na gołą stopę, jesienią do ewentualnie jakichś tam stopek, chociaż też na gołą stopę, szczerze mówiąc. Dlaczego je kupiłam? Dlatego, że zawitałam po raz któryś tam z kolei, ale po raz pierwszy tak owocny, do TJ Maxa amerykańskiego i rzeczywiście było nieźle to co piszą w naszych TK Maxach, że 175% tani. No to tak może tak faktycznie jest, natomiast tam jest na pewno. Te buty kosztowały $39, a więc 160 zł, więc jak na Tommy'ego Hilfigera to jest rzeczywiście bardzo fajna cena. To jest w ogóle marka amerykańska i tam naprawdę niedroga. A jeżeli mówimy o popularnych markach amerykańskich, to jest druga marka, która u nas uchodzi niesłusznie za markę dość luksusową. Albo bardziej luksusową od na przykład CTC. I to jest Michael Kors. I przy okazji koło Tommy'ego stały właśnie te takie mokasyny Michaela Korsa z, jak na Michaela Korsa, niezbyt dużym tutaj ozdobą z przodu. Cóż więcej, skórzane, fajnie wykonane, porządne, wygodne i myślę, że bardzo przydadzą mi się właśnie na jesień do różnych tutaj jeszcze stylizacji. Mam nadzieję, że będą mi też służyły całkiem tutaj długo. One kosztowały drożej, one kosztowały chyba $60, no ale to jest i tak kropla w morzu. Tego, ile kosztują nie w TJ Maxie. Ostatni zakup z TJ Maxa, a nie jeszcze nie ostatni, to drobiazgi już. To jest torba taka pracowa, powiedzmy, firma Guess, też TJ Max. Torba jest bardzo dobra, ponieważ ona jest lekka i ona ma długie uszy. Ja mam do pracy świetną torbę, którą bardzo lubię, która służy mi już 2 lata. Jest bardzo porządna, skórzana, no naprawdę mogę o niej powiedzieć różne dobre rzeczy. Firma Kazar. Natomiast tamta moja torba ma jedną wadę. Mianowicie ma krótkie uszy, takie ma grubsze te uszy, ale one są krótkie i ja ją mogę nosić albo w dręce, albo w zgięciu łokcia, co nie jest zbyt wygodne, szczególnie jeżeli gdzieś tam dłużej, powiedzmy, idę. No a ta torba jest pojemna, ma te długie uszy, bardzo wygodnie się nosi, ma też mnóstwo kieszeni. To jest też dobre, jeżeli mamy duże torby i potrzebujemy na przykład szybko coś znaleźć, prawda? Albo gdzieś włożyć na przykład dokumenty, które musimy oddzielić od rzeczy, które by mogły je zabrudzić, nie wiem, jakieś tam kosmetyczki, szminki czy innych jeszcze rzeczy. Także też torba, to lekko torba, ale myślę, że też ten wzór mogę polecić. Na razie jeszcze jej długo nie nosiłam, kilka dni dopiero. Póki co jest całkiem fajna. A, też ważne, bo to też nie każda torba z tego typu to ma. Jest oczywiście zamykana tutaj na zamek. Dodatkowe te kieszonki też są i odpinane, i też i zamykane. Odłożę sobie tutaj. I to jeżeli chodzi o rzeczy takie do ubrania i dodatki, to jest wszystko. A, jeszcze jeden dodatek mam. Pokazuję Wam specjalnie, chociaż to nie jest niby nic takiego. To jest zwykła bransoletka, skórzana, takie plecionka i tutaj ma taki kolorowy wzór. Natomiast pokazuję Wam ją z dwóch powodów. Jeden mniej ważny dla Was, ale to jest taka bransoletka, która przypomina mi o bardzo fajnym miejscu, w którym byłam. Kupiłam ją sobie w Santa Barbara, miejsce dla mnie ukochane. Się stało od razu pierwszego wejrzenia. A na poprzednich filmikach moi możecie je sobie zobaczyć. A po drugie pokazuje mi ona, że postanowiłam nosić części dodatki. Ponieważ nie wiem, czy tak macie, ale ja mam ten problem, że do niby mam sporo jakiejś tam biżuterii, nawet całkiem fajnej, gromadzonej od lat, ale kiedy przychodzi co do czego, to ja nie lubię. Ja w ogóle jestem osobą, która przychodzi do domu, to pierwsze co robi, ściąga pierścionki, czy jakiś tam zegarek, czy jeszcze inne rzeczy. W tym sezonie, w tym roku szkolnym czy akademickim postanowiłam więcej dodatków nosić, próbować sobie też nimi się tutaj bawić. Także bransoletka zdecydowanie będzie takim zaczynkiem tego, co chcę zrobić, zaczynkiem moich postanowień. No i teraz kosmetyki. Ja kosmetyków nie kupuję za dużo, ale tutaj mam kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać, bo myślę, że warte są one pokazania. I pierwszą rzecz to jest podkład Fenty Beauty. Też przywiozłam go sobie z Los Angeles. Jeszcze nawet nie wiedziałam, że marka Fenty Beauty weszła już, bo to się stało 7 września do polskiej Sephory. Ja chciałam sobie kupić inną tutaj, ale osoba, z którą byłam, poleciła mi i powiedziała, że absolutnie nie tutaj
tamty podkład, który chciałam, Estradel Darmover, tak? Natomiast Fenty Beauty jest świetna, amerykański YouTube jest tutaj pełen uznania dla tejże marki i polecam jej wypróbowanie. To jest marka stworzona przez Rihannę i rzeczywiście no widać, że jakby jednym z takich plusów tego podkładu jest to, że jest mnóstwo tutaj kolorów i rzeczywiście w Sephorze stało 40 różnych kolorów, od najjaśniejszego, niemalże białego tak naprawdę podkładu, aż do bardzo, bardzo ciemne brązy. Co więcej, każdy ton, który się zaczynał, był dodatkowo jakby w takiej kolorze bardziej różowej i bardziej żółtej, także można było sobie naprawdę świetnie dobrać. Ja nie wiem, jak będzie to wyglądało w kamerze, ale w lustrze wygląda, że ten podkład, ten kolor, który mam w tym momencie, jest dla mnie odrobinkę za jasny. Natomiast ja mam opaloną twarz, dlatego teraz wiem, że tak to może wyglądać, ale przetestowany został tutaj zgodnie z tym moim odcieniem skóry. To już tak wiecie na pewno, że się sprawdza, że pod żuchwą, tak? Nie na tutaj na zagłębieniu rąk, ale właśnie pod linią żuchwy, bo to jest prawdziwy kolor naszej skóry, bo tam się najczęściej człowiek nie opala. I był idealny. Co mogę powiedzieć o tym podkładzie, oprócz tego, że ma mnóstwo tutaj kolorów, jest świetny. Ja w ogóle muszę powiedzieć tak, do tej pory miałam tylko podkłady bardzo mało kryjące, ponieważ wszystko, co kupowałam, ściągało mi na skórze, mam suchą skórę, pomimo tego, że tam miałam nawilżacze, różne inne cudawianki, ściągało mi tę skórę, czułam się bardzo niekomfortowo, czułam się źle, osadzał mi się w zmarszczkach, szczególnie tutaj w tych moich takich pionowych bruzdach nosowo-wargowych, ale także pod oczami, jak gdzieś tam zawędrował. A tutaj nie. Po pierwsze, bardzo dobrze się go nakłada i nawet ja, która wcale nie mam takiej wielkiej wprawy w nakładaniu kosmetyków, przy pomocy tej oto gąbeczki Real Technique nakładam go bardzo szybko, bardzo sprawnie. Ja użyłam tej strony, tej takiej właśnie szerokiej, tak, tej podstawy, tejże piramidki czy tego diamencika, dlatego że ten podkład dość szybko zastyga. Rzeczywiście trzeba to szybko i sprawnie zrobić, żeby było dobrze. Nie gromadzi się w porach, wręcz jakby te pory ukrywa, nie gromadzi się w bruzdach, daje taką delikatną poświatę. Ja nie mam żadnego pudru, ponieważ ja nigdy nie użyłam pudru na twarz, dlatego że żeby właśnie nie podkreślać zmarszczki, bo ja nie lubię takiego pełnego matu. Bardzo ładnie współpracuje z różnego rodzaju kremami, bo też tutaj wypróbowałam. Bardzo ładnie współpracuję z innymi kosmetykami, na przykład właśnie z jakimś oświetlaczem pod oczy, czy też z, na przykład z pudrem brązującym, który mam w tym momencie. Mogę o nim powiedzieć same superlatywy. Jeżeli macie taką możliwość, to spróbujcie. Nie sprawdzałam ceny w Sephorze, tam kosztowało chyba $32, więc myślę, że to będzie cena porównywalna, być może tylko nieco wyższa. Myślę, że warto naprawdę tutaj się nim zainteresować. I jeżeli jesteśmy przy cerze, to od razu i kolorówce, jakby nie było, to od razu jeszcze dwie pomadki. Jedna to jest pomadka ta, którą mam w tym momencie na ustach. To jest Smashbox i to jest ta Always On Liquid Lipstick. Kolor nazywa się on, zaraz to jest tutaj ten kolor, Blast Off. I to jest taka pomadka w kolorze czerwono, takim malinowym bardziej. On w zależności od oświetlenia wpada bardziej w malinę albo bardziej w czerwień. I jest to pomadka naprawdę świetna. Jest to pomadka matowa, natomiast to jest jedyna, którą testowałam. Pomadka matowa, która nie robi mi z ust efektu suszonej śliwki. Niezależnie od tego, jak pielęgnuję usta, co w niej wcześniej albo później wcielam, to błyskawicznie ta matowa pomadka mi zastygała i rzeczywiście było takie dość nieprzyjemne ściągnięcie ust. Ta pomadka tego nie robi. Rzeczywiście usta wyglądają całkiem fajnie. Co jeszcze? Bardzo ładnie też bardzo długo trzyma się na moich ustach. Ja też mam ten problem, zawsze te pomadki mi błyskawicznie gdzieś tam się znikają, a ona trzyma mi się około 8 godzin bez żadnego problemu. Także wytrzymuje picie, na przykład jedzenie może nie w sensie jakiś tam obiad, ale gdzieś tam jakiś tam powiedzmy przekąski, owoc, spokojnie daje radę. A co jeszcze? Nie ściera się, no po prostu wszystko tutaj mogę o niej dobrego powiedzieć. Jedyny problem, który może będziecie mieli, ja go mam, to jest
jest taki, że ona podczas nakładania na usta błyskawicznie zastyga i to wymaga naprawdę takiego poćwiczenia sobie, żeby wszystko było dobrze. Ale to jest, jakby, jeżeli to jest jedyny problem, no to i tak jest dobrze, prawda? Ona kosztowała właśnie w amerykańskim TJ Maxie, a była oczywiście nowa i zapakowana, kosztowała 8 dolarów, czyli dobrze liczę 32 zł. Normalna jej cena w Stanach, natomiast nie w TJ Maxie, to jest 13 dolarów, czyli 52 zł. U nas w naszej Sephorze ona kosztuje 105 zł. Jest to duża różnica cenowa, natomiast powiem Wam, że jestem przekonana, że kiedy ją skończę i stanie to się zanim jeszcze będę mogła u źródeł uzupełnić zapasy, to na pewno sobie ją kupię drugi raz. Zdecydowanie sprawdzona rzecz w mojej kosmetyczce. I druga pomadka, firma Too Faced, a Melted Latex, i ja mam w kolorze Peekaboo. I to jest coś innego, to jest pomadka taka bardziej nudziakowa, ona jest taka właśnie beżowo-różowa i daje na ustach taką powłokę lateksową. Wygląda ona po prostu jak błyszczyk, ale bardzo mocno napigmentowany błyszczyk. Taki błyszczyk, który wygląda na ustach lekko. Sprawdza mi się, bardzo ładnie wygląda, natomiast jedyny problem, który ja mam z nią, to to, że ona po godzinie, po półtorej godziny mniej więcej mi ginie, znika mi tutaj z ust. Znika ładnie, bo też widzisz, są na przykład takie pomadki, że znikają, wyścierają się tak częściowo i usta wyglądają tym bardzo źle. Ona jakby sama schodzi, tak? Czyli jakby tak zanika, staje się coraz mniej widoczna, więc jest to fajne ginięcie. Natomiast czy ją kupię drugi raz? Za taką cenę, jak kupiłam, 6 dolarów, czyli mniej więcej 24 zł, tak, 10 dolarów bez przeceny za 40 zł, być może tak, natomiast w Polsce w Sephorze kosztuje ona 95 zł, nie. Ale myślę, że, wiem, że przyda mi się ona bardzo na ten okres taki jesienny, właśnie jako pomadka, którą można szybko nałożyć, można nałożyć nawet bez lusterka, tak naprawdę można poprawić w ciągu dnia i nie ma tutaj większego problemu, czyli Too Faced Melted Latex. No i jeszcze dwie rzeczy też przy okazji kupione. Pokazuję Wam je, ponieważ one są tak jak tamte rzeczy, które tutaj pokazuję. Nawet kiedy są kupione w Stanach, to one są dostępne też w Polsce. I na przykład te maseczki, które mam za chwileczkę pokażę, to są maseczki, które są dostępne też w polskim TK Maxie. A pierwsza to są taka kolekcja anti-aging, właśnie przeciwstarzeniowa, a firma Global Beauty Care. I ja sobie kupiłam maseczki z kolagenem. Tutaj jest w środku maseczek 5. One kosztowały 4 dolary, czyli 16 zł każdy, cały tutaj komplet. I to są maseczki przeciwstarzeniowe, właśnie takie kolagenowe. Są one dobre. Nie żebym jakoś tutaj się zachwycała nimi, ponieważ no tak, mają niezły skład faktycznie, krótki skład. Co prawda ten kolagen jest tam gdzieś na 7, na 8 czy na 9 nawet miejscu. 3, 4, 5, 6, 7, na siódmym, ok, na siódmym miejscu, no ale jest rzeczywiście, bardzo przyjemnie się je robi, bardzo ładnie nawilżają, przyjemnie się rozprowadzają, bardzo tak delikatnie pachną, bardzo ładnie jest maseczka dopasowana, o to też muszę powiedzieć, ponieważ to też z tym bywa różnie, ona jest taka poza brodę, jest tej substancji, tego serum tyle, że możemy śmiało sobie nawodnić tu całą twarz i czy rozmalować na szyi, bo też o szyi zawsze pamiętamy. I jest rzeczywiście bardzo fajna. A jeszcze jedna rzecz, też Wam powiem koniecznie, a to jest ważne, dlatego że ja bardzo wielu masek nie mogę używać, ponieważ po kilku minutach zaczynają mnie piec skóra, więc ja oczywiście ściągam, tutaj nie robię nic na siłę, a ta była łagodna, wręcz nawet łagodząca, ponieważ też używałam jej na skórze, która opalała się. Bardzo fajna, bardzo taka przyjemna maseczka. I maska taka z Clinical Works, tak, rozświetlająca z witaminą C, też podobna była cena,
One kosztowały 5 dolarów, czyli 20 zł. Jest ich tutaj 5 maseczek. I to jest maseczka, która ma też krótki skład, krótszy niż jeszcze tamte. I dodatkowo jeszcze składniki aktywne są zaraz po wodzie, czyli pojawiają się od drugiego miejsca. Mamy wyciąg z aloesu, mamy wyciąg z granatu, mamy na trzecim, na czwartym miejscu, bo ta woda jeszcze jest, mamy właśnie kolagen, a potem jest kwas askorbinowy, no i potem już normalnie, czyli glikol butylenowy itd., itd. Jest tutaj też jako substancja konserwująca fenoksyetanol, substancja, która jest bardzo bezpieczna. Ja czytam o takich rzeczach, ponieważ no, obawiam się tutaj czasami ładować różnych substancji w moją skórę. Nie czasami, tylko zawsze się obawiam. I wiem, że to jest taka substancja, która kiedy pozostaje na skórze krótko i która jest w niezbyt dużym stężeniu, czyli takim jak kosmetyka, jest całkowicie 100% bezpieczna dla naszej skóry. Maska przyjemna, maska fajna w użyciu. Rozświetlenie po maskach jest najczęściej takie krótkotrwałe, ale bardzo przyjemnie się ją używa. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Zapraszam Was kolejnym razem. Do zobaczenia.